Siemanko, z tej strony Tomek i dzisiaj gramy sobie w Planet Zoo, tak jak co poniedziałek. I plan na dzisiaj jest taki, aby kupić krokodyle różańcowe. Gady. Też to za chwilę, ponieważ teraz właśnie przeszła informacja, że któryś lew ma młode. Kogoś tu lwa znać. O! Dziwny lew. Ale bardzo fajne te statystyki. Oprócz płodności. O, tygrysy dorastają. To teraz tak, który pytanie, który jest tu złoty, czy nie ma? Samiec. No to samca sobie weźmiemy, zostawimy, a samicę sprzedamy. Najmniej będzie fajnie, bo dużo to nam da. Ale teraz tak, widzowie. Tutaj chcę mieć afrykańskie, tak jak mówiłem. Tutaj są te, tutaj są dżunglowe. Tam tu zrobił wodne, czyli krokodyle różne i tym podobne. Więc to zrobię. Teraz trzeba to wybudować. Zagrodę. No nie wiem, ile widzowie, jak myślicie, krokodyle chyba trochę większe będą potrzebowały teren, bo one muszą mieć wodę też. A to już takie proste nie jest. Żeby te miały wodę. No, dokładnie. To jest już niepotrzebne. I teraz tak, teraz to będzie musiało tak pójść. Taka zagroda powinna starczyć krokodylom, ponieważ krokodyle mogą być tylko dwa na wybiegu, a mają dużą liczbę młodych. I najważniejsza rzecz, lustro weneckie. Czy ja mogę to tu dać? Nie mogę, dobra. To dam zwyczajne szkło. Zwyczajne szkło albo to. Czyli weneckie lustro nie działa. Teraz trzeba szybko tygrysy połapać, bo mnie się tu pozagryzają. Ty idziesz na sprzedaż za piórka, a ty idziesz do pudła. Dobra. I teraz tak. Możemy sprzedać naszą samicę. A, dobra. Możemy ją sprzedać. No nie wiem, za 5K, że 5K spróbujemy. No to nie jest jakaś duża liczba, jak na tygrysa. Tak samo jak na lwa. Teraz tak. Dobra. Woda i jedzenie. Duża taca na karmę. Trzeba to zrobić i to. Grzejnik, no nie wiem. Bym domek zbudował. To jest taki na wodzie, tak? Woda. Gdyby pomoc. No to ten będzie lepiej. Dobra, mniejsza z tymi tam. To będzie dobry dom, myślę, dla krokodyla. Nie będę nic tam póki co wstawiał. Teraz tak, zrobimy bagienko. Zapachy tu różne. I wodę będzie trzeba zrobić też. Właściwie nie przemyślałem tego. Naprawdę. Dobra, mamy to. I teraz tak, krokodyle. No to woda. No. Dokładnie takie coś chciałem mieć. Pomost na wodzie. Ale ja to jestem jedną głupi, żebym to ustawił tutaj. Naprawdę. I teraz pytanie, czy ta woda wyleje się poza wybieg. Jeżeli taką
spokojną wodę postawię. No nie wylała się, więc jest fajnie. No dobra, no to my idziemy do krokodyli różańcowych. I krokodyle mają 14 lat dorosłe. Ja bym kupił tą samicę, jeżeli jest dobra. Jest dobra. I tego samca. Więc on widzowie. Dobra, na pewno kupujemy tą samicę sobie. I różańcowy krokodyl. Złoty najlepiej. Pyk, mamy to. I szczerze, dużo nie wydałem na nie. Więc fajnie. Teraz te dwa wyślemy tu. Udogodnienia zrobimy, czyli to będzie mi potrzebne. Uzdatniacz wody. I teraz są połączone dla personelu. I teraz tak, potrzebne mi będzie to, taka plakietka i głośniczek. I plakietkę mogę jeszcze tu postawić, bo mnie stać. Więc będzie fajnie. Dobra, widzowie, to ja robię cięcie, poczekam aż one tu te krokodyle zajdą, bo to trochę potrwa. Więc za chwilę się widzimy. Dobra, widzowie, mamy to. Już są blisko nasze krokodyle i jestem bardzo ciekawy, jak one będą wyglądać. Ponieważ ja krokodyla nie widziałem w Planet Zoo. Wow. Duży trochę. A to który jest ten biały? Aha. Say what? On na pewno jest dobra. Bo mi się tak, wiecie, widzowie, tak nie wydaje, że to jest samica. Ja sobie oczywiście screenka zrobię, widzowie, bo jak gdyby inaczej. Ale to jest samica. Na pewno. Duża samica. Trzeba im gleby dać. Jak i skały. Skała i gleba. Za dużo skały. No to gleby trochę więcej. Dobra. Mamy idealnie 100. No i widzowie, tak szczerze, ja się zastanawiam, czy ja dobre zwierzęta kupiłem. Bo dobra, samiec jest duży. Ale gdzie jest to białe coś? To nawet krokodyl pewnie nie jest. Oszukali mnie. No zobaczcie, widzowie, patrzcie. Zobaczcie jedną rzecz, zaraz wam pokażę. Porównajmy je. No, różnica jest. A to ma wielkość 92%, a ten nasz samiec ma 75%. Więc ja się zastanawiam, czy ja na pewno dobrego zwierzaka kupiłem. No dobra, będą się mnożyć, nie? No co ja mogę zrobić, no? Będą się tu mnożyć te krokodyle. To brzydko wygląda, powiem wam, widzowie, że bym to zatrzymał. Usunął wodę. Wziął to, usunął. Tylko to tak trochę mniejsze. Ha. Trochę mniejsze, takie mini. O, trochę w głębie nie może być. I jeszcze tu usunął. I od razu to moim zdaniem lepiej wygląda. Dobra? I jest tak jak było, więc odpauzowujemy. Krokodyle muszą się resetnąć. Ja nie mogę z tej małej. Ja nie wiem, naprawdę to jest. O, ten atakuje. A ma po prostu biegnie do wody.
Jest też taka opcja. Włączamy tutaj wszystkie. Aha, tu jest brak zasilania, dobra. To włączymy póki co te. Póki co. I to też włączymy, tylko muszę wystawić znowu panel słoneczny. Dobra, mamy to, widzowie. Tak się prezentuje wybieg krokodyli. Mi się podoba. Tylko krokodyl mi się zbytnio nie podoba, bo to powinno być takie większe trochę, moim zdaniem. No, nie ja produkowałem planicę, więc nie będę się tutaj czepiał wyglądu krokodyla. No, dobra, widzowie. No to cóż. To było na tyle, myślę, w tym odcinku. Więc jeżeli wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, no i do następnego odcinka.